Siema, siema. Jedziemy do Naosówka. Napotkaliśmy psa ze smyczą szczeniaka. Chodź! Chodź, chodź, chodź! Luluś! Chodź ładnie, no chodź ładnie, tak, grzecznie. Ale to nie jest szczeniak. No chodź, chodź ładnie, chodź. Ale to jest jakiś duży pies, dorosły, wiesz? Chodź, idziemy, chodź. Chodź. Kurde, no nie wiem co z tym. No ma. Ta smycz jest taka stara, ktoś go chyba, wiesz co, zostawił. Chodź, chodź. No nie wiem co mam zrobić. Chodź, idziemy, chodź. Chodź. Ja pojedzie za mnie na Naosówkę. No nie wiem co z nim zrobić. Co? Co malutki? Nie bałem się, nie, nie. No głupie by było. Chodź, tam pójdziemy do samochodu i wymyślimy coś, chodź. No chodź, chodź, chodź. No chodź, 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 chodź. Chodź, nie bój się, chodź. No chodź, 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 idziemy, chodź, chodź. No, ma. Chodź, 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 chodź. Chodź ładnie, chodź, chodź. Chodź, 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 nie bój się, nie bój się. No chodź, chodź, nie bój się. No nie wiem, kurde. Masz medalik, no grzeczny jesteś, grzeczny, tak. Coś źle na niego działasz. No, uciągnij za. Chodź, idziemy, chodź. Wiesz co, ja bym zrobił tak, ja bym go tutaj przywiązał. Ja się zobaczę psa jak zawiązuje, gdzieś na policję to mnie goni, nie wiem jak to lubi. Ale co mam zrobić? Tam go, no przecież on to przy ulicy lata. Chyba, że go tutaj damy na pole i on sobie tam jakoś dojdzie, co? Ale widać, przestraszony, bo patrz, tu mokry. Wiesz co, ale nie, ja mówię o tym, żeby go, ja bym go przywiązał, no. I bym zadzwonił, wiesz, na, do straży i... No dobra, dobra. Co, Luluś? Może on chce wody albo pić, albo jeść. Chodź, ja chodź. Wody, ja woda mam, ale... Chodź, dostaniesz, chodź. Chodź, chodź. No chodź, chodź, chodź. No chodź. Boi się. Cały mokry jesteś. No chodź. Co? Nie no, wyrzucił raczej. No wiesz, ta smydź jest taka, wiesz, no stara, nie? No ale to nic... No nie wiem. Kurde, no przeklapane. Weź go przytrzymaj. Kawałek kiełbasy, może głodny jest. Masz. Masz.
głodny jest. Je naszą kiełbasę z grilla. No, niech spada. No tu już nic nie ma. Zadzwonię do Roberta. On głodny jest, ja mu jeszcze dam. Mam jeszcze chleba, kiełbasę. Siema Robert, pomożesz? No słuchaj, jadę na Nowocławka, wiesz, i na ulicy psa takiego, no nie za stary, na smyczy, wiesz, ktoś go chyba, wiesz, wyrzucił na puszorku z medalikiem, ze starą smyczą jest i po ulicy latał i stanąłem i tutaj stoję, kurwa, z tym psem, teraz go karmię, ale nie mogę go tak zostawić, bo go samochód jakiś przejedzie, rozumiesz? A kto może pomóc? No i co, mam tak czekać z tym psem? Samochodem jedziemy w trasę. I tu jestem zaraz, wiesz, jak z Inwrocławia się wyjeżdża. I teraz karmię tego psa. Czemu? Aha. Tak, ale muszę mu dać, bo jest głodny cały, zesrał się po drodze. No i co? I co wtedy oni zrobią? Aha, ale to długo będzie trwać? Aha. No dobra, dobra, okej. Okay. Dobra, a słuchaj, jakbym go na przykład tu przywiązał do barierki i zadzwonił, że tu jest, że go zostawiłem. Głodny jest jak ciul, chyba parę dni nie jadł, wiesz, wszystko je. No dobra, dobra, okej. Okay. Dobra, dobra, to nara. No, cześć, cześć, cześć. A może, słuchaj, chodź, pójdziemy tam, bo znowu jak on do schroniska, może kurde go ktoś znajdzie. Chodź, go tam odprowadzimy i tu go. Ja awaryjne włączę i tam go odprowadzimy. Albo tam. Nie, bo tam musimy dookoła i tam. No to tu go, żeby z ulicy go ściągnąć. Chodź. A ja tu awaryjne włączę. Chodź. Chodź, idziemy. Chodź. Chodź. Chodź, 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 chodź.
jest? A gdzie był? No tu chodzi po ulicy, jego samochody by przejechały. Nie kojarzy pan? Nie, bo te dwa dni jak tu przyszły, to jest w torbie, ale... Aha. Jego nie widziałam. No to musimy go tam dać między domy, nie? Dobra. Chodź. Chodź. Wiesz, tu go zostawimy, to już jest daleko od ulicy, nie? A on jest wściekły, on kurde się rzuca, nie? No. Chodź. No chodź, kochany jesteś. Tak, nie bój się. Nie bój się, chodź. Za mną idziesz, to chodź. Nie bój się. Kurczę, ale... Dzień dobry. Przepraszam, nie wiem, bo to może być pies, bo tak po ulicy lata i go... Widzieliśmy, bo by go nie kojarzy pani, nie? No to chyba tak tutaj zostawimy, bo tam to za samochód przejedzie. Na smyczy jest. Ta smycz stara, co? No tak jak jest teraz, nie? Tu ma jakąś zawieszkę, ale strasznie się rzuca. Dałem mu kiełbasę, chleba. No właśnie tu był cały czas na ulicy i stanęliśmy, bo go auta by przyjechały, nie? No weź go, pójdź, zobaczymy, co zrobi. Niech co odpocznie, bo on jest, zesrał cię nam po drodze tutaj, jak go chcieliśmy łapać. Młody jest. Głodny z parę dni pewno nie jadł. Całą kiełbasę zjadł i chleb. I to puszorek jest, nie? On się tu uspokoił, nie? Już teraz jest spokojny. No grzeczny jesteś, tak. Grzeczny, no ja ci dałem jeść, tak. No może podejdzie, może zobaczyć, co tam na tym puszorku. Jest młody, ale się rzuca strasznie, nie? Co masz na puszorku? Co, kochany? Albo komuś już się znudził, albo co? Chyba nie. Ta smycz jest strasznie stara. No grzeczny jesteś, tak. Zjadłeś? No kolega mówi, żeby dzwonić na policję, ale to byśmy z 2-3 godziny musieli czekać, jak jakąś służbę tu przyślą. O, gdzieś! No przyszedł do mnie, mnie powąchał, a go chcę ugryźć. No? Grzeczny, tak. Nie lubi cię, od początku cię nie lubi.